20 lipca 2007 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się roczna konferencja Wella Polska. Pracownicy trzech domów działu profesjonalnego Welni, Londy oraz marek selektywnych spotkali się, aby wspólnie podsumować rok fiskalny firmy. Oficjalną część konferencji rozpoczął dyrektor regionalny Welni na Europę Północno-Wschodnią, pan Jürgen Draut, który pogratulował polskiemu zespołowi osiągniętych wyników, a także przedstawił szereg działań pozwalających w przyszłości systematycznie zwiększyć zyski i udziały rynkowe firmy. Pracownicy usłyszeli wiele cennych rad z perspektywy 42-letniego doświadczenia pana Drauta w pracy z marką Wella. Podkreślił on, że pomimo wielu zmian zaobserwowanych przez niego na przestrzeni 4 dziesięcioleci, Wella stale powinna kierować się swoją naczelną zasadą priorytetowej obsługi klienta. Silna pozycja Wella Professionals na polskim rynku wynika nie tylko z sukcesów odnoszonych przez poszczególne marki produktów, ale przede wszystkim z partnerskiej i profesjonalnej współpracy firmy z salonami fryzjerskimi w całym kraju. Produkty Wella Professionals do pielęgnacji, koloryzacji, trwałej ondulacji oraz stylingu fryzjerzy mogą testować i poznawać za pośrednictwem profesjonalnych szkoleń, które zapewnia zespół instruktorów Studio Wella. Co roku z programu szkoleniowego w Welli korzysta około 10 tysięcy fryzjerów z całej Polski, którzy dzięki nim są w stanie zapewnić klientce najwyższy poziom usług oparty na produktach Wella. Wella wspomaga też codzienną pracę fryzjera w salonie poprzez sprzęt fryzjerski, wyposażenie techniczne i szeroki zakres oferowanych usług. Nieustające, silne zorientowanie na klienta sprawia, że Wella Professionals pozostaje w czołówce najbardziej atrakcyjnych partnerów na polskim fryzjerskim rynku profesjonalnym. Obecnie Wella jest częścią Procter & Gamble, jednego z największych światowych koncernów. Międzynarodowy wymiar firmy pracownicy mogli poczuć podczas emisji konferencji internetowej tzw. P&G Webcast, która była przygotowana do jednoczesnego odbioru przez ponad 3000 pracowników P&G z 53 miejsc na świecie. Była to pierwsza globalna konferencja zorganizowana przez firmę, która ma usprawnić proces zarządzania koncernem. I tak, w ciągu jednej chwili pracownicy firmy na całym świecie mieli dostęp do kluczowych dla rozwoju koncernu informacji. Po zapoznaniu się z globalnymi wynikami przyszedł czas na podsumowanie wyników w polskim regionie. Tą część rozpoczął prezes Wella Polska Miguel Matias, który podziękował zespołowi za współpracę i wspólny trud, dzięki którym, pomimo wielu niełatwych wewnętrznych zmian w firmie, Wella udało się wypracować założone cele. Silna pozycja we fryzjerskiej branży profesjonalnej została utrzymana. Sukces był owocem pracy zespołowej, co potwierdziły krótkie prezentacje osiągnięć poszczególnych działów marketingu, sprzedaży, administracji i human resources. Dobre wyniki zostały osiągnięte zespołowo, ale w zespole znalazły się jednostki, które zasłużyły na szczególne wyróżnienie. Dyrektor regionalny Welli na Europę Północno-Wschodnią, pan Jürgen Draut, wraz z prezesem polskiego oddziału Miguelem Matiasem wręczył nagrody pracownikom, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w pracy w przeciągu ostatniego roku fiskalnego 06-07. Wyróżnienia otrzymali. Anna Lipowska została nagrodzona za najlepsze wyniki sprzedaży kluczowych produktów w Welli. Paweł Sadurski otrzymał wyróżnienie za niezwykle przemyślaną i efektywną sprzedaż profesjonalnych marek Londy. Marcin Lemieszek wyróżniony za skuteczne sprzedażowe działania na nowym dla niego rynku marek selektywnych. Katarzyna Stalkowska za przygotowanie największego i najważniejszego marketingowo-sprzedażowego wydarzenia zeszłego roku. Iwona Franczak została nagrodzona za niezwykłe zaangażowanie i pracę ponad standard, szczególnie w czasie, gdy biuro obsługi klienta pracowało w osłabionym składzie. Marta Żak za wydatną pomoc, inicjatywę oraz wsparcie w pracach budujących przejrzystość systemu działań handlowych firmy i regulowanie jej należności. Eliza Mikulska za otwartość i wytężoną pracę, dzięki której pomimo braku menadżera dział HR służył wzorowym serwisem dla pracowników.
Małgorzata Andrzejewicz za szczególne zaangażowanie i profesjonalne podejście do klienta podczas szkoleń prowadzonych przez dział Frisur Service. Po podsumowaniach i gratulacjach welanerzy zakończyli oficjalną część konferencji pozytywnymi planami stopniowego zwiększania zysków w kolejnych latach fiskalnych. Wszyscy z optymistyczną energią ruszyli na lunch, po którym miało rozpocząć się część rozrywkowa, mająca na celu integrację zespołu i pozytywne naładowanie akumulatorów do pracy w kolejnym roku fiskalnym 07-08. Wella Polska to firma, która od lat stawia na swój team, stawia na pracowników, którzy tworzą jej siłę, pozwalają firmie się rozwijać. W tym teamie od 10 lat jest pani. Jak wygląda, nawet więcej, jak wyglądały pani początki w Welli? No, pracowałam w bardzo małym zespole, który się szybko rozrastał i nie, naprawdę było bardzo fajnie. Od początku bardzo dobrze się czułam, pracując z ludźmi, no i tak jest do dzisiaj. Za co pani odpowiada w Welli? Ja pracuję w biurze obsługi klienta. Rozmawiam z klientami, z doradcami, także bardzo przyjemna praca. Dzisiaj w trakcie konferencji, która trwała przez dobre kilka godzin, dostała pani nagrodę. Czy spodziewała się pani, że prezes, zarząd wyróżni panią za swój wkład w rozwój firmy? Jak pani przyjęła tę nagrodę? Byłam bardzo mile zaskoczona, naprawdę, ponieważ pracując w Welli 13 lat, nigdy mnie taki zaszczyt nie dostąpił, także bardzo byłam mile zaskoczona. Bardzo przyjemnie. Czym jest dla pani ta nagroda? Motywacją do dalszej pracy, do kolejnych sukcesów, takich swoich, osobistych w pracy, ale także tych, które powodują, że firma się rozrasta i staje się coraz większym i coraz bardziej liczącym się koncernem w Polsce? Jest motywacją i nagrodą za te wszystkie lata, które, że tak powiem, spędziłam, no więcej czasu spędziłam w firmie niż w domu, także to właśnie tak. Prezes na dzisiejszym spotkaniu opowiadał dużo o wielu nowych zadaniach, które czekają cały zespół. Jak się Państwo widzicie w tych nowych zadaniach? Czy uważacie, że jesteście w stanie być liderem, jesteście w stanie osiągnąć wszystkie cele, które zarząd przed Państwem stawia? Myślę, że jesteśmy w stanie, ponieważ mamy teraz naprawdę zgrany zespół, nowych ludzi, gotowych do dalszych działań, także myślę, że damy radę. Dział sprzedaży w Welli Polska, ale również w innych firmach, które w Polsce działają, jest jednym z najważniejszych działów, bo dzięki niemu firma zarabia pieniądze, dzięki niemu są utrzymywane inne działy, dzięki niemu koncern rośnie w siłę. Pan pracuje w dziale sprzedaży. Jakie cechy powinien mieć dobry sprzedawca, tak żeby rzeczywiście zachęcał ludzi do tego, żeby kupowali produkty waszej firmy, a nie konkurencji? To znaczy, przede wszystkim doradca powinien mieć taką najważniejszą cechę, to punktualność i w odpowiednim czasie dotarcie do klienta. A jeśli chodzi o produkty, no to powinien znać te produkty w pełni i przede wszystkim poznawać potrzeby klientów i starać się je zaspokoić. Zróbmy taki mały test. Przyjrzę pani do pani Kasi w Nowej Soli na przykład. Jak ją pan zachęca, żeby nagle odrzuciła wszystkie produkty konkurentów i wszystkie swoje pieniądze, wszystkie swoje karty postawiła na Wellę? To znaczy, ja sądzę, że wyróżnia mi właśnie to, że nie staram się tego zrobić w jednej wizycie, bo tego się nie da zrobić właśnie w taki sposób. Czyli bada się grunt. Pierwszy trzeba zbadać ten grunt, trzeba zapytać, dopytać, zorientować się, na czym pani najbardziej zależy. A później ewentualnie zaproponować coś, co właśnie będzie odpowiedzią na jej główną potrzebę albo główną zaletę, którą posiada akurat nasz produkt. I w ten sposób dopiero możemy mówić o dobrej sprzedaży. Później ewentualnie możemy rozmawiać o konkretnej sprzedaży klientowi towaru przy następnej, drugiej czy trzeciej wizycie. Nieraz się zdarza, że przy pierwszej również się uda i bardzo szybko to zrobić. Ale to jest naprawdę bardzo różnie i no niestety nie da się tego załatwić tak o projekcie. Tej pracy rutyna jest zgubna. Dokładnie. Otrzymał pan dzisiaj nagrodę za
Właśnie, za co? Za wkład w rozwój firmy? Za lata, które pan spędził w firmie, które poświęcił firmie, żeby się rozwijała? To znaczy, rzeczywiście otrzymałem nagrodę za 10 lat współpracy z firmą. Współpracy dlaczego? Ponieważ tak naprawdę od 2 lat jestem pracownikiem firmy, wcześniej byliśmy na umowach agencyjnych. I rzeczywiście jest to taka nagroda, która należy się pracownikom czy współpracownikom, którzy 10 lat z tą firmą współpracują. Jest ich niewielu w firmie ogólnie. Nagroda motywuje do dalszego działania? Czy potem jak człowiek dostaje nagrodę, zaczyna opadać, zaczyna się do nich przyzwyczajać i mówi no. Dopiero dostałem tą nagrodę, także nie wiem co będzie po tym jak ją dostałem, natomiast uważam, że motywuje. Wella Polska to firma, którą tworzą ludzie. Bez ludzi nie byłoby firmy, bez ludzi nie byłoby sukcesu. Pani pracuje w dziale, który jest bardzo istotny w tej firmie, dlatego że odpowiada za rekrutację. Dzięki między innymi pani dobrej intuicji do Welli trafiają ludzie, którzy budują sukces firmy. Czy tak rzeczywiście jest? To prawda, ja pracuję w dziale personalnym i zajmuję się również rekrutacją, natomiast dobór pracowników również jest zależny od szefów poszczególnych działów i razem wybieramy idealnych kandydatów do firmy i później myślimy o dalszym rozwoju. Jakie cechy powinien posiadać pracownik działu personalnego, jakie instynkty się w nim odzywają, żeby trafić na i wybrać kandydata, który rzeczywiście spowoduje, że firma będzie odnosiła jeszcze większe sukcesy na rynku? Znaczy działu personalnego czy działu sprzedaży? Działu personalnego. Działu personalnego. Na pewno musi być to osoba dobrze zorganizowana, na pewno musi być to osoba, która wczuwa się w sytuację innych osób, musi być osobą rzetelną, zaangażowaną w swoją pracę, no musi się też wykazywać kreatywnością. Dzięki kreatywności powstają nowe pomysły, które później są realizowane i które budują sukces firmy. Jak minął pani rok w Welli? To był ciężki okres, bo słyszeliśmy na konferencji, że było bardzo wiele zmian, było wiele wakatów, a w związku z tym trzeba było zmagać się z niedoborem pracowników. To były trudne chwile? To prawda, miniony rok był dosyć ciężki dla nas wszystkich. Faktycznie mieliśmy bardzo dużo różnych zmian. Również dużo było projektów rekrutacyjnych. Dla mnie osoby pracujące w dziale personalnym było również dużo pracy administracyjnej. Dzisiaj wśród wielu osób, które zostały przez Wellę wyróżnione za swoją pracę, trud i wkład w rozwój firmy, znalazła się również pani. Jak przyjęła pani otrzymanie tej niezwykle ważnej pewnie w pani życiu zawodowym nagrody? Znaczy byłam bardzo mile zaskoczona i wzruszona, nie ukrywam, bo no, nie spodziewałam się tej nagrody i odegrało to na mnie duże wrażenie. Dziękuję ślicznie mojej szefowej, że doceniła jak gdyby wkład mojej pracy. I co mogę jeszcze dodać? No, dziękuję wszystkim pozostałym osobom, z którymi współpracuję, że też jak gdyby doceniły to, że to moje zaangażowanie i praca. No właśnie, że taka nagroda jest takim motorem, kopniakiem, który powoduje, że człowiek ma jeszcze więcej energii i chce jeszcze więcej działać na rzecz firmy? Na pewno tak, jest to motywujące. Przed Państwem poważne zmiany w Welli, tworzycie kolejne projekty, reorganizujecie się, a wszystko po to, żeby tworzyć jeszcze lepszą markę, jeszcze lepiej i bardziej pozytywnie kojarzyć się klientom. To też dużo pracy, która Państwa czeka. Czy nie boi się Pani tych nowych zmian, tych nowych obowiązków, które mogą się pojawić i które znowu mogą zmienić trochę zasady funkcjonowania nie tylko życia w firmie, ale również życia osobistego? Nie boję się zmian. Zresztą tak jak powiedziała Pani Ola Petryga, że w tej chwili częścią stałą są zmiany, w związku z tym jest to nieuchronne i musimy po prostu stawiać czoło wszelkim zmianom i tworzyć organizację coraz lepszą, tak żeby cały czas utrzymywać pozycję lidera. Ważną rzeczą w Państwa firmie jest to, że
poprzez internet, poprzez nowoczesne rozwiązania informatyczne jest możliwość kontaktowania się uczestnicza w konferencji. 53 zespoły z 53 krajów jednocześnie mogą wymieniać swoje poglądy. Czym dla Pani jest możliwość kontaktu z ludźmi z różnych regionów świata, którzy tak samo jak Pani pracują na sukces firmy? Znaczy to niesamowite jest. Ja pierwszy raz uczestniczyłam w takiej konferencji i muszę powiedzieć, że jest to w ogóle świetny pomysł, bo mnóstwo informacji dowiedzieliśmy się dzięki takiej konferencji. I myślę, że powinno to być cały czas kontynuowane i na pewno w którymś momencie my też będziemy brali, podejrzewam, czynny udział w takiej konferencji. Mam nadzieję tak. Po przerwie obiadowej, zamiast zaplanowanych gier zespołowych w terenie, pracownicy zostali zobowiązani do uczestniczenia w niezaplanowanej wcześniej prezentacji działu finansowego. W trakcie spotkania doszło jednak do nietypowego zdarzenia. Do sali konferencyjnej wdarła się zamaskowana grupa uzbrojonych ludzi. Lęk zebranych był tylko chwilowy, gdyż okazało się, że uzbrojony zespół to komandosi, mający zwerbować pracowników Weli na jedno popołudnie do wojsk specjalnych. Uczestnicy konferencji zostali podzieleni na 8 rywalizujących ze sobą zespołów. Przed każdym z nich komandosi postawili skomplikowane zadania. Weekendowi rekruci uzbrojeni w ambicje ruszyli w las nad Zalew Zegrzeński zdobywać sprawności wojskowe. Musieli m.in. rozbroić bombę, zjechać ze znacznej wysokości na linię, a także pokonać określoną trasę w ciężkich ołowianych butach. Welanerzy wykazali się typową dla nich walecznością i dzielnie stawiali czoła wszystkim konkurencjom, chociaż czasem ambicja górowała nad umiejętnościami, dlatego śmiechu było co niemiara. Witam serdecznie. Czy mogę pomóc? To tak? To. Jak najwięcej macie zapamiętać?